tematu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc wszystkich miłośników wędkarskich przygód zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu, czyli rozpoczęcie sezonu 2022 koła Iskra i takie towarzyskie zawody w dniu dzisiejszym z naszego koła na rozpoczęciu sezonu na rzece Nida, miejscowość Wiślica. Na tą chwilę jest godzina 6:38, 23 kwiecień 2022 i w ten kwietniowy jeszcze dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z Nidy, czyli łowienie rzeczne, nie inaczej. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Się złowić, zobaczycie sami. Woda wysoka, nie da się dojść. Tu akurat takie fajne mam miejsce, co woda opadła i w miarę. A tak to wszystko aż tam do sprzęta, które na boisku trzymamy, czyli puszka. Woda podniesiona, wylana na łąkach, a tu jest tak w miarę stabilnie, więc stąd będziemy rzucać po drugi brzeg i miejmy nadzieję, że coś złowimy, więc rozkładam się dalej, pomalutku, powolutku rozkłada się Pyza w swoim ogródku. Dwóch wędek, czyli wędki. Dwa kowrotki, wielkość 4000, wędki Shimano. Na górę pójdą dzwonki, bo nie wpatrywał się w szczytówkę. Czym dalej będę rzucał, tym wyżej wędki na sztorc postawione. No i zobaczymy, jak to się mniej więcej ułoży. Więc pomalutku, powolutku zakładam zaraz przypony, haczyki, rozrabiamy zanętę i postaram się coś złowić na tej nicie. Wziąłem kilka koszyczków, więc założymy, co tutaj mamy, 45, 75, 45, 75, 75 na razie założę, zobaczymy jak to będzie spływać, w razie co mam też 120, 150 nie brałem, więc tak jak mówię, 75 na początek i zobaczymy jak to będzie spływało. Czyli moje zestawy, które przygotowałem bezpośrednio na żyłce głównej, skrętka, szybko złączka, agrafka, niesymetryczna pętla, króciutko, odskok powiedzmy 5 cm i do tego pójdzie koszyk, tak mówię, 75 na początek. I tak zestaw będzie wyglądał. Poniżej odchodzi, do tego damy przypon, czyli jedna i druga to samo. Skrętka, nic się nie zmieniło. Tu może 7 cm pętla, na której będzie koszyk pracował przy braniu, zacięciu ryby. Koszyk, ten sam, 75, skrętka i tak to mniej więcej będzie pracował. Będzie leżał w razie pociągnięcia branie, a z automatu ryba się będzie zacinała. Więc jeszcze dwa dzwonki. Zanętę rozrobiłem szybciutko. Zaraz ją przetrzemy przez sito i ciemna, ciemna spożywka, ale to później pokażę co i jak. Dobrze podeschła, do tego damy
robactwa świeżego, niedużo, czyli pineczka, zobaczcie, ok, całe pudełko świeżej oraz w kurkumie taka już starsza i świeża, tak mniej więcej to wygląda, czyli robactwo na różne sposoby, czy to dipowane w dipie z ryby w proszku, wszystko będzie na pinkę i to pójdzie do koszyczka, a później wam pokażę, co za zanętę dodałem. Teraz niestety zrzuciłem robactwo, nie będę przecierał. Następną partię przetrę, tak aby była bardziej pulchna. Dobrze, mamy to. Zakładamy przypony i zarzucamy zestawy. Zestawy porobione, czyli dołączyłem dwa przypony po 60 cm. Haczyk 14. No i tak to mniej więcej wygląda. Będzie jak pokazałem. Czyli ja sobie wygodnie siądę, zaraz rozłożę sobie stolik. Pomalutku, powolutku wypełnię rejestr, tak aby wszystko było na legale. Zakładam robaki, zaczynamy wędkowanie, czyli godzina 7, zarzucam zestawy i tak to mniej więcej będzie wyglądało. A co uda się złowić, zobaczycie, czyli taki mini połaniec. Pamiętacie filmy z połańca, lecz w tym roku nie byłem, więc nida, rzeka i rzeczne łowienie w miejscowości Wiślica. Jest pytkę, drodzy Państwo. Takie coś to lubię. Cisza, spokój. Założymy. Trzy pinki. Trzy. Nabiję koszyk. Bez nęcenia wstępnego. Ok. I zarzucimy zestaw pod te grube drzewo. Nie wiem, czy jest klip, czy nie ma klipa. Muszę ściągnąć z klipa. Ok. Pierwszy rzut niech stoi. Niech stoi. Ok, i teraz drugą. Ściągnąłem z klipa, bo później dalej rzucę. Dalej później poprzerzucam zestawy. A teraz tak jak pokazałem. Jest pięknie, pięknie. Jakieś podciągnięcie, ale nie wiem co to było, zobaczymy robaczki. Czyli jakieś podciągnięcie było, robaczki wyssane, więc zmienimy świeże i przerzucimy zestaw, ale wskazanie jakieś było, to cieszy, więc założymy świeże robactwo. Ok. I zobaczymy. Słonko zapowiada się fajnie. Wędkujemy, jest 7.23, wędkujemy do 14. O 14 jest waga i zasady są takie. 5 największych ryb idzie do wagi i nie mniejszych niż 20 cm. Czyli większe
od 20 cm, 5 największych ważymy, z tym, że japoniec 15 cm. Tak, aby powyżej 25 ryb do ważenia największych. Oczywiście ryby, które mają wymiar ochronny, podlegane są wymiarowi. No i co jest? Jest, czy znów nic nie ma? Jakieś wskazanie znów było. I co mamy? Nie ma, ale znakiem tego, że coś się zaczyna dziać. I tak mówię, 5 największych ryb do wagi, powyżej 20 cm. I tak to mniej więcej wygląda. Tuczę się, tuczę. I co mamy? Tuczę się, tuczę. I nie na zero, ale mamy małego jazia. Nie na zero, ale malutka jazia. Zawitała na zestaw. Więc baja rybko. Przerzucamy zestaw i wędkujemy dalej. Nie zerowy, ale wiecie, powyżej 20 cm ryby 5 do wagi i tak, aby miały wymiar ochronny, czyli jazia 25, powyżej 25 mogę ją zabrać do ważenia. Ryby nie za wielkie. Co tym razem mamy? Jelca. Jelec. Ale nie ma 20 cm. Więc jelczyka wypuszczamy. Baja. Przerzucam zestaw dalej. Więc machaj będą, ryby będą. Interesują nas ryby powyżej 20 cm. Nie inaczej. Więc blisko brzegu, ale coraz większe biorą. Zobaczymy tak, aby podeszły te większe. A czy podejdą? Zobaczycie to sami. Najwyżej wydłużę później przypon. Pokombinujemy z długością przyponu. A na tą chwilę wędkuję przy brzegu jedną, niedaleko tutaj, a drugą na środku. Więc machaj będą, ryby będą. Przerzucimy drugą, na drugiej założyłem większy koszyk 120 gramów, bo bardziej z nurtem wrzucam dalej od brzegu, więc to 20 z koruma. I tak to mniej więcej wygląda. Tu też było wcześniej wskazanie, a robaczków nie ma. Widzicie, jak delikatnie biorą, założę później większy haczyk i więcej robactwa. Wskazanie za wskazaniem. Ale niestety rybki małe. Delikatnie nebrania. Zobaczcie, o, widzicie, szarpie. Jeszcze raz i tnę. Ale to za końcówkę. Te drobne rybki za końcówkę robaka ciągną. Większa ryba zassałaby, wygięłoby kija i jechałby. A tu tak widzicie, o. Takie skubanie tych drzask. No ale jestem cierpliwy. Czyli przed 14 ważenie jest 7-8 godzina. To mamy 6 godzin jeszcze wędkowania.
I tak mniej więcej to wygląda na tej nidzie wiślicy. Jak się nie zatnie, to nie, muszę to ściągnąć, bo jak nie zatnę, to później robaków nie będzie. Spadło. Dołożymy robaki. I tak to mniej więcej wygląda. O, jeden został. Jeden glutek. Więc dołożymy. Więc siedzimy tutaj. Daleko nie doszedł. Tam, drodzy Państwo, altankę widać. Gdzieś z 200 metrów. No i tam jest zbiórka z powrotem. Więc niedaleko, niedaleko. Sam jestem, cisza, spokój tutaj na tej miejscówce. A reszta kolegów miała mniej majdanów, więc każdy wyrwał swoje miejsce, gdzie zna, gdzie ma swoją miejscówkę. Niektórzy nawet po pół kilometra, czy to w górę rzeki od mostu Wiślicy, czy w dół rzeki, tam na Starorzecza. A ja tutaj na takim fajnym kawałku wody. Więc, drodzy Państwo, wskazania są, ale drobne te jakieś rybki, więc robię inaczej. Zwijam sprzęty, nie jest daleko, idziemy jak altanka, tam gdzie miejsce startowe, bliżej będę miał do wagi, jak to się mówi. I tak mówię, jest godzina 9. 10, 11, 12, 13, 14, 5 godzin wędkowania, zanim dojdę, rozłożę się, to 4,5 godziny wędkowania mi zostanie, czyli przy boisku, bo tutaj płytka woda i drzazgi, drzazgi, a co ciekawsze miejsce są zalane na zakręcie tam, a tam, gdzie miejsce startowe, tam postaram się dokończyć dzisiejsze wędkowanie, więc składam wędki i zawijam się w drogę powrotną. 9:11 praktycznie jestem złożony, więc idziemy, idziemy. I tak mówię, tutaj, aby mieć fajne miejscówki, trzeba kawał iść, a ja nie mam na to czasu, kilka godzin na wędkowaniu, więc kaltany ko miejsca spotkań, ważenia ryb, tam dokończę wędkowanie i zobaczycie, jak tam jest ładnie wszystko, wszystko, więc wracamy się. Praktycznie do końca będę wędkował, bo inni koledzy, którzy daleko poszli w swoje miejscówki, będą musieli wcześniej przyjść, zakończyć wędkowanie, bo do 14 ważenie ryb. Parę minut po 14 ryby już nie będą brać udziału, czyli jakby nie mówił, przed 14 dobrze muszą się spakować, zasuwać, a ja praktycznie o 14 jeszcze będę wędkował, na końcu się złożę, więc dlatego ten powrót bliżej miejsca spotkania. A więc tak to wygląda. Będę miał blisko do wszystkiego. I zobaczymy, co i jak. Nie liczę na duże ryby, ale tak, żeby trochę sobie powędkować. Więc, drodzy Państwo, tu ustawimy sprzęty. Woda, zobaczcie, jak spadła. I tak to mniej więcej wygląda. Coś. Zobaczymy tylko, co. Drugie jeszcze nie zdążyłem
zarzucić, a tu mamy czyżby to samo co i tam. Co jest? Klenik. Klenik. Klenik, ale niewymiarowy. Więc baja. I przerzucamy zestaw. No miejmy nadzieję, że tu będzie coś fajnego. A co? Zobaczycie sami. Dwie wędki zarzuciłem nisko. Nie chce mi się daleko chodzić, drodzy Państwo. To taki wypad. Mały. Więc drodzy Państwo, jest taki temat, jak widzicie, tu brzegiem głębsza woda płynie, tutaj jakaś ławka zatopiona, więc nie ma co szarżować, więc blisko brzegu muszę rzucać w to korytko takie, tam dalej jest płcizna, płytka woda, widać piach, więc tak brzegiem rzucam, no i zobaczymy jak to będzie, więc do końca już tutaj siedzę w tym miejscu. I rzucamy blisko w to korytko takie, omijając tą płciznę. I może coś wejdzie, może nie. A zobaczycie to sami. Czyli teraz klenik, tam jaziki, drobna płotka, ale nic powyżej 20 cm. Więc liczę tutaj kilka przerzutów, trochę się podsypie. Jak nikt nie będzie chodził po moście, nie będzie mi płoszył, to ryba wejdzie, bo tutaj brzegiem pomalutku siedzi ryba. Tylko czy coś fajnego weźmie, zobaczycie to sami. Więc drodzy Państwo, tak to wygląda. Wiślica, fajne miejsce. Tam będziemy mieli później ognisko, jakąś szamkę. I tak to się prezentuje w tym odcinku Nidy. Więc machaj, będą, ryby będą. A z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Więc tak jak mówię, bliziutko, z wyczuciem, o jak sobie stoi, niech sobie stoi, tu jedno, tam trochę dalej, drugie, tak aby nie plątały się, bo tu naprawdę wąsko jest, wąsko płynie ten rów, przy brzegu wąsko. Później będę miał słońce z prawej strony, to na razie. No i tak, drodzy Państwo, miejscówki piękne tutaj są na Nidzie, ale trzeba drałować z buta takie kilka godzin na takim rozpoczęciu sezonu 2022. Koła Iskra, Kielce. To tak symbolicznie akurat pasował mi ten wyjazd, ze względu na to, że ten weekend teraz w miesiącu mam wolny, czyli teraz mi wypadł weekend, sobota, niedziela. I tak to mniej więcej wygląda. A więc jest coś większego prawdopodobnie. Czyżby ryba do ważenia? Czyżby ryba do ważenia? Zobaczymy, co... Weszła mi tu, mamy rybkę, czyli ryba do ważenia. Co mamy? Klenik. Zobaczymy tylko, czy wymiarowy. 27, czyli ryba wymiarowa. Upewnię się. 27. No już w połowieniu spacerowicze chodzą po tym, a ja przy samym molo rzucam zestawy, więc takie chodzenie odstrasza ryba, ale co zrobić? Woda nie jest prywatna, ogólnodostępna, więc widzicie, tak to mniej więcej wygląda. No, najwyżej poczekamy trochę na brania, ale tak mówię, przy samym pomoście rzucam i tam mam jakieś wskazania i troszkę odstraszyli te rybki pływające tam, ale cóż, trudno. Wędkujemy, siedzimy,
godzina 10:13, niecałe 4 godzinki. I jakby nie było, na miejscu jestem, to ja mogę po 14 się złożyć. Wędki zostawię tu, ryby dam do wagi. Ale próbujemy jeszcze coś ogarnąć. Czyli widzicie, przy samym pomoście skazanie było. A to ma jechać, gwizdać i świstać. No i co mamy? Siedzi coś, ale coś niedużego. Coś niedużego. Czyli tym razem co mamy? Śledzika, czyli małego jasia. Nie, to jestem jelec. Przepraszam, jelczyk. Mały jelczyk, który wraca, aby przerzucamy zestaw, wędkując dalej. Jest w pytkę. No i widzicie, po wędkowaniu już dzisiaj. I po wędkowaniu płoszą ryby, ale co zrobić? No warunków nie ma w tym płocie, widzicie co się dzieje. Jelcyk. A więc widzicie, jak jest, dwóch panów tam wędkarzy siadło, ryby odeszły, skazań na razie nie ma. Tak mówiłem, ryzyk fryzyk. I teraz jest tak, mam klenia wymiarowego i jelca wymiarowego. To dwie ryby do wagi, no ale czekamy, jeszcze czekamy. Niektórzy już koledzy na zero, niektórzy, tak, tych dwóch zrezygnowało już z dzisiejszego wędkowania. No ale warunki są jakie są, widzicie sami. I tak to mniej więcej wygląda. A ja dalej rzucam tu blisko pomostu, no i liczę na jakiś bonus. Dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc wędkujemy, no i zobaczymy. Godzina 11. 3 godziny. 3 godziny to jest bardzo dużo czasu. I miejmy nadzieję, że jeszcze coś się fajnego złowi. Co mamy tym razem? Drzazga. Tym razem drzazga. Mały jelec, ale niewymiarowy. Baja. Tym razem co mamy? Prosiłbym coś powyżej 20 cm, tak aby do wagi ryby się liczyły. Co tym razem mamy? Tym razem mamy jelca, jelec. Zmierzymy go, jak ma 20 cm do siaty. W
więc brakuje 19, za mały. Jelec ma dwie dychy, więc trochę za mały. Przerzucamy, wędkujemy dalej. Małe te rybki, ale co zrobisz? Łowimy takie, jakie biorą. Jelczyk mały. Brak wymiaru, więc machamy dalej. Jest w pytkę. Siedzimy, dużo kolegów na zero, niektórzy mają jakieś drobne rybki. Jeden kolega ode mnie, ziomal z osiedla, ma karpia, ale też skończył wędkowanie, ale nie pytałem gdzie, co, jak, jaki, no ale karpik jeden jest. No i prawdopodobnie może tym karpiem wygrać, no zobaczymy co reszta przyniesie za ryby, czyli o 14. A mnie skubie drobnica od czasu do czasu i tak to leci. Więc drodzy Państwo, jeszcze raz Wasze zdrówko, najlepszego. Wędkujemy dalej, jest pytkę. Więc tak, 12:11, niecałe 2 godziny wędkowania i będziemy pomału kończyć tą dzisiejszą imprezę. Czyli tak to leciało jak do tej pory. Szału nie ma, drób bierze i tylko dwie ryby do miary, do wagi z mojej strony. No i sam jestem ciekaw, co inni koledzy złowili, czyli wiem jedno, że na nas 6, 3, 4, 5, na 7 ja mam ryby, tam kolega krąpia i Maciek karpia. No, ale jeszcze jest pełno kolegów, którzy przyjdą. No i zobaczymy z czym, co i jak. I tak mówię, tak to leci. Rozpoczęcie sezonu 2022, koło Iskra, miejscowość Wiślica. Koledzy zostawili kajaki. Poszli sobie łyknąć. A tu widzicie intensywne branie. I jeszcze się nie zapięło. Więc przerzucamy zestaw. Jelczyk znów mały i takie ryby atakują z gruntu. I co mamy? Jelczyk i chyba na wagę.
21. Jelczyk, jelczyk, więc do siatki i trzecia ryba do wagi, do miary. Tak to mniej więcej wygląda. Znów jakiś leć. O. Ten już ładny jelczyk na bank ma 24 cm. Jeszcze miara, tak żeby się upewnić. ...22,5. Więc do siaty i mamy 4 ryby do wagi. No i taki wymiarowy. Ma do siaty. Czyli do miary, drodzy Państwo, i zarzucamy. Mamy jeszcze 50 minut wędkowania, więc wędkujemy dalej. Jest, drodzy Państwo, za 20, mamy 20 minut, ale 10 minut poświęcę jeszcze na wędkowaniu. Akurat cała nęta zostanie zużyta. Komplet mam 5 sztuk, no i zobaczymy, co koledzy połowili. Najważniejsze, że nie na zero i to cieszy. A które miejsce zajmę, zobaczycie to sami. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ostatni rzut. Koledzy już grilla robią. Zaraz będzie ważenie ryb. I jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy Państwo. Bajecznie. I tak mówiłem, część już złożyłem szybko, widzicie, tam wiata niedaleko, wszyscy już schodzą, dawno skończyli łowić, a ja ubrałem taką taktykę w dwóch miejscach, że tam brało drób, postanowiłem przejść tutaj, żeby mieć jak najbliżej i do końca mniej więcej wędkować, czyli przed 14 muszę ryby dać do ważenia, jest 13:41, 19 minut. Już nikt nie łowi, wszyscy są pod wiatą, a pyza jeszcze ostatkiem sił, ostatkiem zanęty liczy na jakąś fajną rybkę, dopóki przynęta w wodzie mam okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i muszę pamiętać, żeby za późno nie iść ze swoim dorobkiem. Ok, wędkujemy i tak to mniej więcej wygląda, czyli najważniejsze, że zanęty już nie rozrabiał. Później w międzyczasie wszystko pochowam. Krzesełko, wędki, siatka z rybami wysuszę sobie. Ale mamy jeszcze, powiedzmy, 10 minut wędkowania. Zobaczcie, jak ładnie, jak na jakichś Bahamach, parasoleczki, baja, baja. Pokazuję wam miejsca takie z dzikiej wody. Czyli zobaczcie, chałupy, welcome to, ta na na. I tak to wygląda. Czyli taktyka moja się sprawiła. Zwróćcie uwagę, tam dalej jest wypłycenie, płytko. A tutaj odtąd idzie taki dół. Odtąd idzie dół, tak gdzieś 7 metrów. I ja starałem się tu przy pomoście wędkować dwoma wędkami. No ale
dużo ludzi wchodziło na pomost, chodziło, płoszyło i ryba odchodziła. No ale coś udało się wydubać. Teraz zobaczymy, które zajmę miejsce. Brak wagi. Brak wagi. Dwa ile? 2800? Zaraz będzie. Stanie. Waga stanie. Staje. Kurwa. Dwa, panie. Proszę Maciek, chodź tu. Dwa, osiem. 2795. Ale... Da się karty rzucą. Dwa ile było? 795. Tak, pierwsze, tak, pierwsze. 1625. Dobra. Kamizel. No i moje, czyli jelce oraz klenik 1625. Masław, czy moje? Dlatego muszę skasować. Zero jest. Siatkę, proszę. Klenia. Dawaj tą siatkę mi tu. I tak, aby je wypuścić za chwilę. Proszę mi tutaj. Wiecie, zł wypuść. Jest klenik. Weź wyżej. Ładny klenik. I po 21 jelce, jak chcesz, mierz. Jelce są, tak. Pokaż tego mi. 4. Nie wszystkie mierzone. Mierz. No tego to bym zmierzył. No zmierz, mierz. Proszę mi tego wziąć. Sylwek to mierzy. Proszę by mnie. Ale nie, nie jak trzeba, to trzeba. Dobra, nie ma 20 na sobie. Ma, no nie. Ma, problem. Ale tak, żeby zrówka. A więc moja waga. Zaraz zobaczymy stanie. 925. 925, to gdzieś w piątce będę, może, drodzy Państwo. Widział. 1285, bo ona staje na miejscu. Tak, to tak, ja wiem. Nie ma. 25. Kolega Maciek. Dziękuję. No to się nie wie, jak się zmieniło. Dziękuję. Jacek, nie wie, jak się zmieniło. Piąte. Janek, Krzyszka. Pro. Szóste. Szabek. A więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony. Bo rzadko z kolegami jeżdżę, bo z tego względu, że wszystkie weekendy przeważnie pracuję. No ale załapałem się na czwarte miejsce. Były 4 nagrody, 4 premiowane miejsca. No i nie zabrakłoby na moich filmach jakiejś szamki, tak, dla kolegów, koleżanek i wszystkich wędkujących. I nie tylko. I czas jechać na Kielce. I tak to leciało, drodzy Państwo. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć.